Banalne, fantastyczne, bardzo smaczne. Kotlety. Też mi atrakcja. Myślałam, że powiesz jakieś łapy niedźwiedzie w miodzie, coś tam, wiesz, ten ogon jelenia tam w beszamelu, a to kotlety. No widzicie, przypominam wam, że dla tych, które chcą się pośmiać, to mamy wspólny odcinek na YouTubie, na kanale Kuchnia Lidla z Karolem Okrasą. Droczyliśmy się tam przez 30 minut i właśnie zaczęłam od tego, że zarzuciłam mu, że ma banalne danie. Zachęcę was do tego, jak można zrobić, no ja to uznałam jako śniadanie, ale to może być też inny posiłek. I co będziemy robić? Ja nie wiem, jak to się nazywa, może nazwę na to przyślecie i wymyślicie, bo ja to wymyśliłam sama. To będą pieczarki w pomidorach z właśnie taką wiedeńską kiełbaską, o której wam za chwilę opowiem, i do tego będą wspaniałe jajka sadzone. W związku z tym taki zestaw mięsno-białkowo-warzywny sobie dzisiaj zrobimy. Ja się tym daniem zachwyciłam, robi się je banalnie, bo oczywiście w całości zrobię je na wizji. Zaczniemy od tego, że co nam będzie potrzebne. Będzie nam potrzebna cebula. Tu jest 4, a ja tak tylko zrobiłam 4, żeby ładnie było, bo my użyjemy jedną. Będą nam potrzebne pieczarki tyle, ile lubimy. Jak jesteście bardzo pieczarkowi, może być więcej. Jak jesteście mniej pieczarkowi, może być mniej. A jak ktoś w ogóle nie jest pieczarkowy, to może być na przykład cukinia, papryka, coś miąższowego. Tak jak jakowyś miąższ. Taki szybko gotujący się miąższ, czyli pieczarki, cukinia, papryka, kabaczek. Coś, co szybko przy szybkiej obróbce termicznej nam zagra. Można jeszcze opcjonalnie użyć czosnek, jak ktoś lubi, z aromatów kuchennych. Do tego podamy też, usmażymy sobie 4 jajka sadzone. I zaraz wam powiem, dlaczego jajka sadzone są dobre, jak na przykład dbamy o linię. I teraz tak, zaczniemy od tego, że rozgrzewam patelnię i wlewam na nią, uwaga, oliwę z oliwek rafinowaną. Pamiętajmy o tym, że do obróbki termicznej najlepsze są oleje rafinowane. I zaraz na tej rafinowanej, dobrze rozgrzanej oliwie z oliwek podsmażę cebulę. Podsmażę ją w dość dużych kawałkach do takiego stanu zeszklenia się. O, przekrawam cebulę na pół i półtorej cebuli zrobię. Proszę bardzo. I słuchajcie, podsmażamy tą cebulę, aż ona się trochę zeszchli, a w czasie, kiedy podsmażymy cebulę, kroimy pieczarki. Ja je pokroję w dość grube kawałki, bo ja szczerze mówiąc lubię, jak ta pieczarka zachowuje ten swój taki, powiedziałabym, miąższową fakturę. I pieczarki są w ogóle wspaniałe na surowo, nie wiem, czy wiecie o tym. Ja to teraz zresztą pokażę. Pieczarka na surowo posolona, uwaga, jest moim przysmakiem. A ciemny chleb ziarnisty z pieczarką to jest w ogóle fantastyczna historia. Pieczarki są zdrowe. W naszej diecie diet free są dozwolone praktycznie w ilości nieograniczonej. W związku z tym, dobra, mam już łyżkę. Mieszamy cebulę i niech ona sobie tutaj spokojnie się, niech ona się spokojnie zeszkli, a ja będę chciała, żeby te nasze pieczarki były absolutnie usmażone, a nie uduszone. Bardzo nie lubię konsystencji takich duszonych pieczarek, chyba że są farszem do czegoś, to wtedy tak. Ale ja uwielbiam, jak pieczarki zachowują swoją tą taką, bym powiedziała, mięsność. I teraz tak, jeżeli chodzi o kiełbaski, to są takie kiełbaski, powiedziałabym, wiedeńskie, które ja kupiłam w Lidlu, ale mają po pierwsze znakomity skład. I co to są za kiełbaski? To są kiełbaski z jagnięciną. Bardzo, naprawdę są wspaniałe. Szukajcie w Lidlu kiełbasek z jagnięciną. Mają znakomity skład i świetnie smakują. My będziemy tych kiełbasek używać do dania tego mojego, na którego nazwę czekam na zakończenie. Można je wcześniej podgrzać i gorące włożyć do
tego pomidorowego siuwaksu, który za chwileczkę zrobimy, ale można je też po prostu położyć zimne i chwilę poczekać, aż one nabiorą ciepła od tego pomidorowego siuwaksu. Danie może być siuwaks według Beatki. O, dobra, patelnia już się podgrzała, więc wrzucamy teraz po prostu pieczarki. Hop, i teraz to się wszystko smaży. Pieczarek nie powinniśmy dotykać, ja tak tylko je ułożę, tylko powinniśmy nimi potrząsać. Podobno jak się pieczarki dotyka łyżką, to one się robią wodniste. A szczerze mówiąc, nie wiem, nie bardzo sprawdzałam, ale to jest trudne ich tak nie dotykać. Dobra, niech się na razie smażą. A co my teraz zrobimy? My teraz zajmiemy się robieniem naszych jajek sadzonych. Wlewamy oliwę z oliwek, uwaga, rafinowaną, tak żeby nam nic nie przywarło, i za chwileczkę będziemy na gorącą patelnię wbijać jajko. To ja teraz, jak się pieczarki smażą, powiem wam, że dlaczego jajko sadzone na zdrowym tłuszczu, czyli oliwie z oliwek lub jeżeli chcecie beztłuszczowo, jest najlepsze w przypadku, kiedy chcemy mieć maksymalny rezultat diety, jaką prowadzimy. To jest, im jajko jest obrabiane, a głównie białko jajka, tam nic innego prawie nie ma, w wyższej temperaturze, tym jest lepiej przyswajalne przez nasz organizm. A najwyższa temperatura obrabiania jajka to jest jajko sadzone. W związku z tym jajka sadzone są bardzo często zalecane w różnego rodzaju programach dietetycznych. Może być jajko na twardo, ale niższa temperatura. Jajko na miękko, jeszcze niższa. W związku z tym, jeśli chcemy najlepszą przyswajalność białka jajka, to jedzmy jajko sadzone. O, to już skwierczy i pachnie. I teraz pieczarki powinniśmy solić na końcu, bo to rzeczywiście tak jest, że jak się je posoli na początku, to one strasznie puszczą wodę, a my nie chcemy, żeby tu była woda. My chcemy, żeby one były smażone, a nie duszone. Duszone pieczarki, takie wielkie kawały B, smażone jak najbardziej tak. Dobra, więc teraz co robimy? Mamy te pieczarki podsmażone. Każdy je będzie smażył ile chce, ale uważajcie, żeby one się nie zaczęły nam dusić, bo to jest koniec tej potrawy. One muszą być twarde i podsmażone. Ja mam tutaj opakowanie szklane dobrej pasaty pomidorowej, najlepiej z pomidorów pelati, a jak nie z pelati, no to z dowolnych. Pasaty, czyli takiego rzadszego przecieru pomidorowego. I teraz wlewam tutaj na patelnię do tych pieczarek z cebulą po prostu ten przecier pomidorowy. I teraz mieszam go z pieczarkami. Zestawię, będzie mi troszeczkę wygodniej. I teraz wsypuję, tak, wsypuję sól. Wsypuję pieprz. Wiecie, że ja jestem pieprzna dziewczyna. Ja lubię dużo pieprzu. I ja to jeszcze, słuchajcie, wczoraj był dzień ostrych potraw, to ja, słuchajcie, jeszcze wsypię papryczkę chili. Poza solą i pieprzem tu możecie wsypywać co chcecie. Tu mogą być wsypane różnego rodzaju też zioła. I teraz wlewam tutaj o tyle, ile tutaj będę miała. Raz. Ja uwielbiam smak słodko-kwaśny, to wiecie o tym. Dwa, powiedzmy trzy łyżeczki syropu z agawy i mieszam. Po prostu mieszam to. I teraz zaraz się zajmę jajkami, jak tylko to wymieszam. Dobrze? Zobaczcie, i to powstał taki, powiedziałabym, pieczarkowy, pomidorowy taki sos, taki gulasz. I teraz ja po prostu układam w to promieniście, tak ładnie, żeby to ładnie wyglądało, te kiełbaski, te parówki. Ile ich chcecie? Jeśli chcecie bez nich, proszę uprzejmie. Jeśli chcecie z nimi, proszę uprzejmie. Jeśli chcecie je wcześniej zagrzać, żeby było szybciej, też proszę uprzejmie. I teraz zmniejszam pod tym ogień i sobie te paróweczki tutaj będą się grzały w tym sosie. O, w
tym gulaszu pieczarkowo-pomidorowym. A teraz zajmiemy się jajkami. Proszę bardzo, jeżeli mamy kilka jajek sadzonych do wylania na patelnię i chcemy, żeby one się równo usmażyły, to warto jajka najpierw wybić na miskę. Raz, uwaga, dwa, jest pięć i mam pięć. Mam już rozgrzany tłuszcz i teraz zobaczcie, jak wlewam w ten sposób jajka na patelnię, to one mi się nie rozwalą, nie ma takiego ryzyka. Więc hop, proszę bardzo, gotowe? Pięć jajek leży. I teraz tak, nie solimy jajek nasadzonych przed smażeniem, bo jajko wtedy od soli puszcza wodę. One się robią wodniste i się nie będą chciały ściąć. A solimy jajka zawsze na końcu. O, słuchajcie, to wszystko nam się już zaczyna pięknie pyrtać i grzać, a ja mam chwilę, żeby poczytać wasze komentarze. No takim śniadaniem można mile zaskoczyć gości. To nie musi być też śniadanie. Czym zastąpić syrop z agawy nie smakuje mi? No, tym co mówiła dzisiaj rano Iza. Erytrolem, ksylitolem, czyli wszystkim innym niż sacharoza. Brązowy cukier trzcinowy to jest też sacharoza i to jest wielka ściema, on tam ma niby więcej minerałów, ale jako cukier jest tak samo niezdrowy jak nasz biały kryształ. Może być stevia, czyli roślinna substancja słodząca. Szukajcie, popatrzcie w sklepach w zdrową półką, może być ksylitol. Nie musi być syrop z agawy, ale jeżeli nie chcesz tak bardzo już dbać o linię, bo na przykład nie musisz, to może być też miód. Ja białej sacharozy w domu praktycznie nie mam. Smażą nam się jajka. I teraz słuchajcie, chciałam zrobić tak zwane jajka sadzone dwustronne. Czyli zrobić jajka sadzone tak, żeby one zaszły tym białkiem, ale wydaje mi się, że ono tutaj jest za zimne. No, zobaczmy. Dobra, ja wleję jednak odrobinę wody. Okej. Wleję odrobineczkę wody. Wlewam odrobinę wody i przykrywam pokrywką. Zobaczymy, co się z jajkami sadzonymi wydarzy. Chwilę musimy poczekać. Jajeczka już zaszły mglą. Słuchajcie. I teraz zobaczcie. Mamy. Tada! Zaszły nam mglą nasze jajeczka. Paróweczki się, znaczy jaki kelnerski język, wątróbeczka, kartofelki i paróweczki. Parówki się ugrzały w tym gulaszu pieczarkowym z cebulą. I teraz już nic innego nie pozostaje, jak to wszystko wyłączyć i posypać czymś, czego Zbyszek nie znosi, mianowicie zielonym, bo zielonego nie będzie widać. Uwaga, posypujemy zielonym. Zielonym, 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 zielonym. To może być dymka, to może być pietruszka. Ja akurat miałam na podoręciu koperek, a wy możecie użyć, co chcecie. Moje kochane, ja... I teraz jak to podajemy? Otóż tak. Kładziemy na stole wielką dechę i stawiamy na stole takie drwalskie śniadanie. Gulasz pieczarkowy z cebulą. Ja akurat mam bardzo dobre kiełbaski z jagnięciną z Lidla i do tego jajka sadzone, zamglone lub niezamglone. I dopiero teraz te jajka sadzone, słuchajcie, solimy. Kiedy one są już do połowy ścięte, można oczywiście też je popieprzyć. Słuchajcie, ja nie mogę tego specjalnie spróbować, ponieważ podejmę tym dzisiaj całą załogę, ale próbowałam sam ten siuwaks. No, kiełbaska i jajko tylko poprawią jego smak, a ja czekam na nazwy dania. Słuchajcie, banalne, fantastyczne, bardzo smaczne. Wczoraj to jedliśmy na śniadanie i dlatego postanowiłam się z wami tym podzielić, bo bardzo spójne z zdrowymi nawykami, które są zawarte właśnie w tych pieczarkach al dente, cebuli, przecierze pomidorowym, jajku sadzonym, które jest jak zwykle wskazane. No, kiełbaski do decyzji. Kto chce, kto nie chce, zawsze sobie można zjeść jajko z tym siuwaksem. Załoga moja już przebiera nogami, bo są strasznie głodni.